gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka stał się Juda jego świętością, a Izrael jego królestwem. Może widziało to i uciekło, Jordan popłynął wstecz, góry podskakiwały jak barany, a pagórki jak jagnięta. Cóż ci jest? Może, że uciekasz, a ty, Jordanie, że płyniesz wstecz. Czemu góry skaczecie jak barany, a wy, pagórki, jak jagnięta? Zadrży ziemio przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba. On zamienia skałę w jezioro, a krzemień w źródła wód.